To są imieniny czerwonego korsarza na działkach tysiąclecia Gdańsku. Ahoj. Przepraszam, to ja. Miałem złą czapkę. Dostałem w prezencie. Już latarnie smętnie świcą, w ścichach wisze nocny stróż. Akad Maciejewski tam pod szubienicą, na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte ścichałka, z harmonii płynie jakiś dziwny czar. Dlaczego bal na Knojnej ciągle trwa, gdy brakuje nam jednej z par? Ślicznie panie. Co to takiego tutaj jest fajne? Pozwolę wam sobie informacji o swojej, myśl załącz. O swojej siedzibie. Działka klub. Halo. Działka klub. Ślicznie tam. No grać dalej, grać. Ładną melodię, proszę. O co chcemy? Kujawiaka. Raz, dwa, trzy. Szukaj działka klucz. Grać albo pieniądze oddawać. Czerwone jabłuszko po ziemi się toczy, tę dziewczynę kocham, co ma siwe oczy. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pomogą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Oberek, obereczek, mazurek, mazureczek, kujawiak, kujawiaczek, czemu ty dziewczyno płaczesz? Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pomogą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Oberek, obereczek, mazurek, mazureczek, kujawiak, kujawiaczek, czemu ty dziewczyno płaczesz? Brawo. To brawo, jeszcze raz brawo, nie działa. Brawisno. Co by jeszcze posłuchać? Tak się odezwie, to widać. Okudżawy, znasz? Ława. 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 Ława, okudżawy. Co ich okudżawy? Nasz coś? Nie. Coś wesołego, będzie imieniny są. No graj coś ładnego, zatańczymy. Skocznego, skocznego. Ale słuchajcie, ja po prostu też mam talentów i muszę różne rozwijać. Ty, zagrajcie. Dzięki buczęgom przez tak wiele dni przepuściłem pieniądze na dziwki i dzin. Teraz wracam do domu, pełen złota mam cios. I nie mówię nikomu, jak podły był los. Już nie wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, to już koniec buczęgi. Na pewno to wiem, już nie wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, wreszcie koniec buczęgi. Na pewno to wiem, gdy przyszedłem do baru, gdzie bywałem nieraz. Powiedziałem barmance, że forsy mi brak. Poprosiłem o kredyt, powiedziała idź precz. Mogę mieć tu stu takich, ja na zginienie co dzień. Tu już nie wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, wreszcie koniec buczęgi. Na pewno to wiem, już nie wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, wreszcie koniec buczęgi. Na pewno to wiem, gdy błysnąłem dziesiątką, to skoczyła jak kot. I butelkę najlepszą podsunęła pod nos. Powiedziała zalotnie, co chcesz, mogę ci dać. Ja jej na to tyflonko, składaj z dnia inny bar. Już nie wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, wreszcie koniec buczęgi. Na pewno to wiem. Thank you.
przyszedłem do domu przez otwarte drzwi. Zobaczyłem rodziców, czy przebaczą mi. Matka pierwsza spostrzegła, jak zieni wciąż śpię. Zobaczyłem ich radość i przyrzekłem, że już nie wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, to już koniec włóczęgi. Na pewno to wiem. Razu zabierzmy bez sensu. Co to jest? Nie. Słownika nie ma takiego. Słoremskiego coś? Sensu. Paremskiego? Bo z klimaty miejscowe. To duża ilość tych nieruchomości. No oni tu robili jak inaczej. Panie Mirku! Boczek! Nie boczek. Nikt nie informuje. No. Ładnie gramy i śpiewamy. A kto tu nikt nie śpiewa? Marihuany nie mam, żeby śpiewał. Gdyby była marihuana, to by zaśpiewała moja adiutantka. Moja adiutantka. Marihuany nie ma. Ech, to jest. Ach, do czorta. Panie, co pan tam robisz na Speedbotę? Panie, to ta Duda robi prezydent na Speedbotę. Się pan od niego nauczył? Przyzwyczajeni. Wyszedłem ja. Ja i ty. No, z tym nie ma. Jest tak. Słońce świeci, nie? Salam aleikum. Zimne będzie. Nie miałem prawie nic, a chciałbym jej zachować świat. Ja tak nie wiesz, co tam... I czarno-białe mi rozłożyć na palecie dar. Dobra, starczy. Przed samym przyjściem. A same wojska, wiesz... Ten głos wysiadł. No. Wojska na Krymie były zborne z Minowa. A ty, Jamorska, stała tam, ja tam która była bolesnowa. Nie, nie, tam nie stawię, bo tam mokre jak się to diabłu. Tam woda. Co się mokrego boicie tam? Nie, nie, bo zamoczy. Dobra, jeszcze to... Co zamoczy? A dywan jest mokry. Dywan jest mokry. Chyba to już trochę. Mieliśmy na spływie kolegę, to nam wykład zrobił. Dywan jest mokry. Żona może się zamoczyć, ale akordeon... Żona zawsze ma mokro. Jak jest dobry mąż, to musi mieć... Mokro w kroku ma żona. Ale Duda miał urodziny wczoraj. Miał Duda Dudy i urodziny też miał. A kto to jest Duda? Nie wiem właśnie, kto to jest Duda. A to ten Piotrek Duda, przewodniczący Solidarności, wiem. To ten? Prezydent. A to też jest Duda. No tych Dudów to jest dużo, bo to takie góralskie. Już jesteś na Facebooku. Piłkę grało na też. Na Facebooku tam. Czesne. Jakąś. Ja nie chcę być na Facebooku żadnym. Ja jeszcze jestem zdrowy, jaja mam w porządku, po co na Facebooku? Nie to przemieniać. Ja nie chcę żadnych Facebooku. Krzysiu, ty masz w porządku jaja? Z buków nie masz, nie? To on no na tak. Facebooki nas chce dać. Niemiec ma najlepsze. Jaki Niemiec? A, no zawsze ja. No to Żyd europejski, to Niemiec zawsze. Chyba, słuchajcie. Żołnierzom amerykańskim walczącym w Wietnamie postanowiono wyprowadzić wyprawę. Aha. I postanowiono, że będzie ona wynosiła tyle, ile długość międzydowolnie zmierzonymi częściami ciała. Jeden prosił, by go zmierzyć od stóp do głów, do głowy. Pamiętam, wyniósł 1,78 m, dostał 178 tysięcy dolarów, dostał, nie? A drugi poprosił, żeby od stóp do
palców do góry wyciągniętych rąk, pomiar 2,30 m, to za 230 tysięcy dolarów. A trzeci poprosił tak, żeby zmierzono odczupkę chyba do jąder, nie? O. Panie, niewiele pan dostanie, ale jak ze stromem wystarczy, nie? Przykładałem miarkę do czubka piuta, ale za cholerę nie mogą doczekać jąder. Gdzie pańskie jądra się pytają? On mówi, w Wietnamie. W Wietnamie były jądra. Gdzieś musiały być jądra. To mi się przypomniało co innego. Dwóch chłopaków chce kupić sobie piwo. Myślę sobie, cholera, trzeba od jakiejś pani wyciągnąć to. Podeszli do pani i mówią, proszę panią, zróbmy konkurs. Jaki konkurs? Kto dalej siknie? No dobrze, zróbmy. Stanęli, przygotowali się, zaczęli sikać. Ale ona mówi, ale bez trzymanki? Bez trzymanki? No tak. A tu ja wam opowiem, jak to trzech wędkarzy poszło na ryby i szli tak przez taki most i mówią, cholera, coś mi się chce, las jeden, nie? Drugi, no też mi się chce, no to my tu z mostu, nie? Jeden mówi, cholera, sika. Mówi, ale płytka woda, nie? Drugi mówi, ale zimna woda. A trzeci mówi, za mostem ryby biorą. Za zakręt? Za zakrętem ryby biorą. Stary kawał. Dobre, nie? Stary kawał, tak. Ale był taki kawał. Mój ojciec był wędkarzem właśnie. Był taki stary kawał. Mój ojciec był wędkarzem. Zobaczcie, tutaj mam od ojca tutaj takie mam szczupaki, o. Tego hulajhopa. Nie. O, pamiątka po ojcu została. Zobaczcie, jaka szczęka. Jezu. A ja mam takie szczęki. No, podobno po łóżykach się mało. To szczupak był kiedyś. Ja tu kiedyś na mojej działce, jak było TVN przyjechał, bo chcieli mnie do programu gotowanie takie moje dać, nie? I ja tu taką rybę wyłowiłem, 4-kilową tą pygę, nie? Bo ja miałem tu wpuszczone dwie. I potem łup tym, zapierdzielam je, no to tym wałkiem, nie? Wałek się połamał. Ja mówię, kurde, teraz za wałek musicie zwrócić, nie? No bo co? Ja tu siedziała pani z kamerą, tu na działce z TVN-u i tego nie puścili wcale. Ja to puściłem ze swojej kamery dopiero. No. No i potem ja się bałem, że mnie to wesło opieki nad zwierzętami poda do sądu, nie? Że ja wałkiem walę w ten. Nie, ale ja jeszcze miałem jedną rybę, takiego karpia, który miał łeb i ruszał, nie? Jak mu obciąłem. Nie, ja mu obciąłem łeb, a on jeszcze ustami ruszał. Na żywca. No tak, ale to jest znęcanie się nad zwierzętami. A my generalnie się nie znęcamy nad zwierzętami, bo ja wyłowiłem z mojego stawu, nie? To było moje zwierzę. I ja mam prawo je zjeść i zgrillować. A co ja na swoim zwierzę nie mogę robić, co a mi się... Zapytał? A czego, kogo? Zgodę? Ale kogo bym wolno po uzyskaniu nie, zgody. Teraz mamy polskie wody i jak mamy wodę w studni, to musimy za nią będziemy płacić. Takie zrobili numery. No. To ja tego szczupaka na grilla daję. Myślę, że nie. Nikt nie będzie jadł? A co z tym Gdańskiem? Jakim Gdańskiem? Nie wiem, ja tego w ogóle nasz Gdańsk. Nie wiem. No nie, a propos Gdańska, to ja chciałem powiedzieć. Od pół roku pojawiły się strony, na których powtarzają, że traktat wersalski gwarantował Polsce... Do 95? 95 roku. Być polskim miastem. Inna strona, że żadnego innego dokumentu na ten nie międzynarodowego nie było. Czyli jak to udowodni, że Gdańsk jest Polski? Ja założyłem komitet wyborczy nasz no polski Gdańsk. Udawadne? Ale chwileczkę. To widać. To ja założyłem jest, komitet. Jest energetyka, no gdzie, to przecież cały Neptun, nie? Niemieckich beretów, to przecież wszystko były cały czas niemieckie. Ja założyłem komitet wyborczy nazwy. Nasz polski Gdańsk i kandydowałem na prezydenta, nie? Gdzie jest Bałtyk? Tam. Lidl to czyj jest? Niemiecki. Wszystko jest niemieckie. Zabytkowy budynek Lidla. Rozebrali. A propos Brytyjczyków, córka wyprowadziła się za pracą do Anglii. Oglądamy taki program przez Anglików nakręcony, ucieczka na wieś. Tam idziemy do szpitala. Ludzie chcą się przeprowadzić. Tak jak u nas Dogwór, akcje, podejrzewam, że na podobieństwo tamtych. Dobrze gra mnie? Ja zdrowie gości! Ja też zdrowie gości, proszę bardzo. Krzysiu, zdrowie gości. Zdrowie gości, no zdrowie. Nie nalane? A nalejemy. Mi wystarczy, tak? Starczy to jest uwiąt. Nie wystarczy, tak? Starczy, uwiąt jest starczy. Zdrowie gości!
A propos tego Lidla, to ja powiem, że byłem radnym tutaj tej dzielnicy Stogi i nam dali do opiniowania projekt budowy Lidla, jak Lidl już stał. To było musztarda po obiedzie. Tak oni robią. U Anglików z tych programów wiem, jest bardzo restrykcyjne prawo w zakresie budowania, wznoszenia nowych obiektów, nawet na własnej działce. Jeżeli stał chlewik, szopa na drewno, to w tym miejscu można uzyskać... Nie chodzisz po piaskownicy. Szybko zgodę dzieci. Na przebudowę. Dzieci! Nie piaskownicy. Wygórowanie czegoś nowego. Ale jeżeli co mamy? Była pusta mamy? Ziemia, ślub. Na własnej tak, ale w sierpniu mamy ślub, 16 sierpnia. Korowy. Bardzo długo trwa uzyskanie pozwolenia na nową budowę. Lewie. Budynki. Stara obora. Z XIX wieku. W rejestrze zabytków. Co było z budynkiem Bałtyku? To nie był zabytkowy? Tak, był. Jak ja widziałem, w jakim stanie, w jaki sposób budowane są te angielskie budynki, obraz nędzy i rozpaczy. Dziadowska cegła, nie ta klinkierowa, która tu jest na wybrzeżu, w pasie Pomorza. I Warmia, Mazury to samo. Zwykła, która się sypie. Nawet palcem nie trzeba ruszyć, dmuchnie, to ona jest tak kiepsko zrobiona, że się sypie. Zabytek. Wszystko zabytek, a rzeźnia gdańska też zabytek. Rzeźnia gdańska zabytek. Gdański? Ja specjalnie parę dni temu... No ja, Górski wziął tam wszedł. Firma Górska. No firma. No firma, no Kaszub wziął tam wszedł i deweloper i zagospodarował. Tak, Górski browar. Wykupił. Browar. Henken wykupił. No ja wiem, bo browar był wyremontowany za nasze podatki. Gdańsk miał udziały i potem sprzedali Henkenowi. Ja wiem, jak było. Piękne to. Tak było. Widziane te historie.